Czy zastanawialiście się, w jaki sposób powstają filmy animowane? Jak bohaterowie, których oglądamy w telewizji, ruszają się? Otóż jest to bardzo proste i każdy z nas może stworzyć w domu swój film animowany. Co jest do tego nam potrzebne? Urządzenie multimedialne, może być to tablet, tu też telefon, odpowiednia aplikacja. My będziemy korzystać dzisiaj z aplikacji, która nazywa się Stop Motion. Jest ona darmowa i każdy z nas może sobie ją ściągnąć na swoje urządzenie. Jest nam potrzebna płyta konstrukcyjna, która jest przytwierdzona, tak jak widzicie, taśmą klejącą do podłoża. Tło, ja mam tutaj niebieskie tło. No i oczywiście bohatera, który w tym filmie będzie występował. Przede wszystkim animacja poklatkowa, są to zdjęcia, które są nałożone jeden na drugie, puszczone w odpowiednim tempie i dzięki temu powstaje film animowany. Najważniejsza zasada filmu animowanego jest taka, że bohaterowie muszą robić bardzo, bardzo małe kroczki. Więc ustawiamy swojego bohatera i robimy zdjęcie. Jak widzicie, tutaj jest duży czerwony przycisk. Robię zdjęcie. To zdjęcie nam wskakuje tutaj na sam dół i dzięki temu widzimy nasze pierwsze zdjęcie. Przesuwamy naszego bohatera troszkę. Możemy tutaj rączki zmienić. Hops. Hops. Tak jak widzicie, dodatkowo mam ustawioną opcję nałożenia poprzedniego kadru. Dzięki temu widzę, jak mój bohater daleko się przesunął. Tutaj z boczku możemy sobie suwaczkiem to bardziej uwydatnić lub mniej. Więc przesuwam, robię zdjęcie. Przesuwam znowu mojego bohatera i robię kolejne zdjęcie. Przesuwam, robię zdjęcie. Przesuwam, żeby mu rączki troszkę zmienić i robię zdjęcie. Przesuwam, robię zdjęcie i tak ciągle, aż nasz bohater będzie za chwilkę szedł. Troszkę trudniejsze jest przesuwanie bohatera, używając, wtedy jest to trudniejsze ustawienie tego bohatera, tak żeby jedna tylko noga trzymała się podłoża, więc to jest troszkę trudniejsze, ale możecie spróbować w taki sposób animować swojego ulubionego bohatera z klocków Lego. I zaraz zobaczymy, jak ta animacja nam wyszła. Słuchajcie, bardzo ważne jest też to, żeby odpowiednio ustawić tablet, tak żeby nie było widać tego efektu, że widzimy stół, tylko widzimy świat przedstawiony, którego zabieramy naszego widza, który będzie ten film oglądał. Więc teraz cofam sobie, robimy play i zobaczcie, że nasz bohater się porusza. Więc w łatwy sposób ożywiliśmy naszą ulubioną figurkę Lego. Jest to łatwe, proste i sprawia bardzo wiele satysfakcji i przyjemności. Na więcej zapraszam Was serdecznie na warsztaty Stop Klatka w budowie, które są prowadzone przeze mnie w Arkadach Wrocławskich w Klockowni. Zapraszam serdecznie.